pochwalić polską kreskówką. A ponieważ najbliżej nam był Reksio, bo on jest fajny, graficzny, jest przyjemnym psem, to zdecydowałyśmy, że Reksio. Potem po rozmowie z fundacją dowiedziałyśmy się, że on jest zdigitalizowany i że trzeba koniecznie to zrobić i stwierdziliśmy, że to super, że my się możemy przyczynić do jego digitalizacji. Jesteśmy polską firmą, która produkuje swoje produkty w Polsce i też korzystamy właśnie z zasobów Polski, a niewątpliwie Reksio jest dobrem narodowym i dlatego wybrałyśmy Reksia. Bardzo fajna akcja, uważam. Mam nadzieję, że taka akcja, która również przekona te nastolatki czy też dzieciaki do tego, żeby nosić inne trochę buty niż sportowe, z czym na przykład ja, jeśli chodzi o moją córkę, no próbuję przekonać do takiego bardziej wysublimowanego obuwia. No może właśnie przez taki motyw fikuśny, fantazyjny będzie to łatwiejsze. Wysłałam jej te buty, żeby zobaczyła, czy jej się podobają. Bardzo jej się spodobały czarne właśnie z motywem Reksia. Myślę, że tak naprawdę te bajki w ogóle, które kiedyś były puszczane, które myśmy oglądali, gdyby dzisiaj je pokazać tym najmłodszym, tak samo by pewnie cieszyły i bawiły, jak wtedy nas. Reksio na butach czy na torebkach jest takim symbolem trochę dystansu, zabawy, luzu, dystansu do siebie, do tego, jak wyglądamy, że niekoniecznie musimy mieć masę markowych rzeczy, bo wręcz odwrotnie. Można mieć sieciówki, fajne buty, śmieszne buty, jeansy i t-shirt za 10 zł i założyć takie buty z Reksiem. Wydaje mi się, że każdy zwróci uwagę, oh my god, co to jest? No ale to jest taka bajka, no nawet za granicą ktoś zapyta, co to jest za pies, czy to mój pies, prawda? Więc wydaje mi się, że to zawsze jest powód do uśmiechu, do rozmowy i... A cel, mówię, cel jest bardzo słuszny, więc cieszę się bardzo. Myślę, że nie ma osoby w Polsce, która nie kocha Reksia, no szczególnie z naszych czasów. Wiadomo, teraz dzieciaki pewnie nie znają tej postaci, ale nasze czasy doskonale wiedzą, kto to jest Reksio. I myślę, że w przypadku tak kultowej postaci, jakim jest Reksio, super pomysł. Wygodne, piękne i każdy, kto przychodził, mówił, że super, masz te buty z Reksiem, też chcę. Więc chyba rzeczywiście będzie hit. Moda odkrywa nowe połączenia i projektanci biorą wizerunki świętych na koszulki. A Reksio jest tak wdzięcznym tematem i mamy do niego tyle sentymentu. I fajnie też przybliżyć Reksia temu nowemu pokoleniu, które chyba nie zna tych bajek. No tak, ale wystarczy spojrzeć, że marki światowe sięgają po takie standardy bajkowo-zabawkowe jak Barbie, jak myszka Miki. Więc dla nas w Polsce Reksio jest takim samym standardem jak właśnie te zachodnie wielkie znane postacie z bajek. Jestem zwolennikiem w ogóle zabawy w modzie i jakiekolwiek pomysły, które mają na celu nas rozbawić, rozweselić, dodać pewnego rodzaju, że tak powiem, wariacji jakiejś na temat, bądź w temacie. Ja jestem bardzo za, bardzo to lubię i czym więcej jest tego typu akcji, tym ja się bardziej cieszę, bo to powoduje, że mamy większy dystans do mody, tak? Że ta moda nas nie przytłacza, ale nam służy, potrafi nas zabawić, potrafi nam sprawić przyjemność, więc wszelkiego rodzaju tego typu akcje jak najbardziej na tak.